Halo, halo, cześć, witajcie. To znowu ja. Przed chwilą był live z wędrującego art żurnala. Pokazywałam wam, jak wygląda akcja, opowiadałam i też pokazałam kilka wędrujących art żurnali, które do mnie z powrotem trafiły, uzupełnione o wpisy. A teraz chcę przywitać pierwsze osoby, które dołączyły do klubu skraperek w edycji numer 8. Przy czym słowo dołączyły, to znaczy dołączyły do edycji, a nie dołączyły do klubu, ponieważ te osoby, które mam tutaj, wszystkie są na niebiesko, więc jeżeli wiecie, co to znaczy z poprzednich edycji, to oznacza, że wszystkie osoby, które dotychczas zdecydowały się być w 8 edycji, to są osoby, które przedłużyły klub. Tam z tyłu widać serduszko klubowe z edycji numer 7, czyli tej edycji, która jeszcze trwa. Ona będzie trwała do 15 października oficjalnie, przedłużam jeszcze 4 dni tak na przerabianie materiału dla osób, które jeszcze coś tam cisną do końca i tak jak jest dołączanie do edycji do 19 października, do edycji numer 8, tak do 19 też trwa nadal jeszcze ta poprzednia edycja, czyli tam to serducho obowiązuje, a teraz tworzymy nowe serducho, czyli od kolejnego dnia, chociaż oficjalnie edycja startuje 16 października, no to będziemy sobie już działać z nowym klubem, z nowymi siłami. Mam nadzieję też, że z jakąś nową krwią, którą tutaj, wiecie, zarazimy trochę z scrapbookingowym szaleństwem w klubie. Dobrze, przywitam teraz po kolei dziewczyny, które są w 8 edycji, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy coś chcecie wiedzieć, coś chcecie się dowiedzieć, coś mam opowiedzieć, rozwiać jakieś wątpliwości, czy coś macie jakiekolwiek, czy może wnioski, opinie, to śmiało piszcie. Ja teraz będę się pojawiała na live'ach tutaj, pewnie z raz na dzień do was wskoczę z różnymi rzeczami, czasami właśnie przywitać osoby, czasami o czymś opowiedzieć, czasami może odpowiedzieć na pytania, jakie się pojawiają. Dzisiaj wieczorkiem też jeszcze puszczę maila z kodem rabatowym. Osoby, które są na liście osób zainteresowanych, to mają 20% zniżki na klub. Pamiętajcie o tym. Dobra, na dołączenie. Zniżka dla osób przedłużających jest już zastosowana w systemie, a osoby, które dołączają, czyli są nowe, będą nowe na 8 edycję, zapiszcie się na listę osób zainteresowanych. Ja tam wysyłam raz jeden mail już szedł ostatnio, ale dzisiaj też planuję jeszcze wysłać maila i tam też będzie ten kod, który trzeba koniecznie użyć. Wtedy 1/5 ceny jest mniej. Szukajcie też u dziewczyn, które są aktualnie w klubie, czy u mnie na relacji, będę puszczać od nich relacje, czy gdzieś tam może wam się obije o uszy, bo parę osób, które jest teraz w klubie, zdecydowało się też promować klub, tak w sensie dawać znać, że to jest spoko miejsce i mają dla was jakieś tam dodatkowe zniżki. Także no, patrzcie, obserwujcie i zapraszam was. Sporo nas tu dziś. Trochę nawet tak. Natomiast no to jest kilku dni. Zobaczymy, jak dalej będzie szło. Zobaczymy. I Krystyna, i jest Marzyna. Dobra, i jest Agnieszka, i jest Asia, i Basia, i wszyscy. Dobra, słuchajcie. Pierwszą osobą, którą chcę powitać, to jest szanowna pani Marzena. Szanowna, kochana Marzena. Nie, dobra, nie pani. Jesteśmy na tej już dawno. Marzena jest cudowną duszyczką, która w zeszłej edycji klubu dostała medal za wymiataczkę. Wymiataczka klubowa. Marzena, witaj. Bardzo się cieszę, że zostajesz z nami i że jesteś, i że jest ci tutaj fajnie. Więc Marzena, ja tak powiedziałam, że to ty, ale mam nadzieję, że nie ten, że nie jesteś zła, że to Marzenacy, wiecie, tam RODO tutaj na karteczkach jest, a wy jesteście w komentarzach też, jeżeli macie ochotę kogoś, na przykład nie wymieniłam, tak konkretnie chcecie powiedzieć, to ja zapraszam. Całe serducho jeszcze będę fotografować, jak ktoś chce się gdzieś tam odnajdywać, to zapraszam też do, jak już będzie po powitaniu, to zawsze robię foteczkę, więc można też gdzieś tam sobie na pamiątkę dawać. Marzena, zajmujesz miejsce. Pierwsze, wyjątkowe pierwsze miejsce. Jesteś tutaj twórczynią serducha. Rozpoczynamy tobą. Bardzo mi miło, że jesteś. I będziesz koło Magdy w ławeczce. Magda sąsiadka. Ja tak troszkę coś tam o was opowiem. Nie za dużo, żeby nie było. Magda, bardzo się cieszę też, że jesteś. Zwykle z klubu, w klubie są osoby w zasadzie z całej Polski, nawet też spoza. A tak się złożyło, że kilka osób jest z Torunia. Także Magda, moja sąsiadka. Witam serdecznie i koło Marzenki będziesz siedziała w ławeczce. Magda.
Ja serducho z tego zrobię, będę się starała na bieżąco, ale wiecie, jak już tu jesteście któryś raz, to wiecie, że to serducho czasami wychodzi od razu, a czasami muszę je przebudować, bo to nigdy nie wiem, jak to będzie z liczbą osób. Na bieżąco się dowiadujemy, kto tam w tym klubie jest. Asia O, witam serdecznie również Asię, będziesz w ławeczce z Magdą i z Marzeną. Bardzo dziękuję za cudowny dopisek do zamówienia klubowego i chciałam Wam powiedzieć w ogóle, że ja uwielbiam zapiski. Uwielbiam dopiski, więc jak kiedykolwiek robicie jakieś zamówienie i macie ochotę coś mi przekazać, to jest na to miejsce zawsze właśnie w komentarzach do zamówienia. Wszystkie dopiski czytam. Jak są jakieś pytania o to, żeby coś tam zmienić, coś dołączyć, coś tam później, coś połączyć z czymś, to ja zawsze się od razu zgadzam. Nie zgadzam się tylko na to, żebyście przejęły moją firmę, dom i w ogóle, żebyście tutaj wprowadzić do mnie. To tak, na takie decyzje nie ma zgody mojej od razu. Trzeba pogadać najpierw. A tak na serio to najczęściej oczywiście wszystko spoko. Różne macie prośby, ale też jak ktoś życzy miłego dnia i w ogóle jeszcze coś dopisze, to w ogóle robicie mi dzień wtedy. Także jeszcze raz dziękuję i cieszę się bardzo, że jesteś z nami. Asiu. To Asię tu zrobię. Drugą część serducha będzie tutaj tworzyła. Beata H. Również serdecznie witam. Beata też jest z nami tutaj już edycję. I teraz, żebym... Ja o wszystkich Was nie pamiętam, kto kiedy dołączał, ale to jest na pewno któraś już z kolei. Mi się wydaje nawet, że więcej niż druga, jak nie trzecia, jak nie więcej. Jedną osobę tutaj będę miała i będę witała, która jest, słuchajcie, od pierwszej edycji. To pamiętam. A tak to wiem, że już Beata z nami jest trochę czasu. Zaraz Wam jeszcze opowiem o tym właśnie, jak to jest z tym czasem być w klubie, dobra? Bo to też tak może teraz brzmieć dla osób, które dopiero się o kluby na przykład dowiedzą. Jak słyszą, że same osoby, które już były i w ogóle zaraz Wam wszystko powiem, jak to wygląda, dobra? To nie jest tak, że się wchodzi i tu się bywa nie wiadomo jak długo. Chyba, że ktoś bardzo chce, bo komuś jest dobrze, no to oczywiście chętnie zapraszam do klubu. Natomiast też nie ma sprawy, żeby ktoś wszedł na chwilkę i potem wziął to, co potrzebuje, nauczył się i już. Tak też się zdarza i takie osoby też są, także wiecie. Różnie tu bywa. Beata, serdecznie witam. I koło Asi. Będziesz tutaj. Trochę się śmieję, że w ławce, bo wiecie, jak w szkole trochę się uczymy. Joanna P. My się widziałyśmy i bardzo dziękuję za... W ogóle z częścią osób się widziałam osobiście gdzieś tam na zlotach. Z częścią osób w ogóle osobiście w różnych miejscach Polski. Z częścią się jeszcze nie widziałam. Ale tak troszkę mniej więcej staram się spamiętać, kogo gdzie zobaczyłam i z tego, co pamiętam, to my się widziałyśmy na przedostatnim moim zlocie. Witam Cię serdecznie i też się cieszę bardzo, że jesteś. I ja zawsze zapomnę pisać, ale Ty wiesz. Dziękuję. Tak, Marzenka, ja... Tak, dobra, Asia, witam i cieszę się i Cię tutaj daję. Już na serducho, a Marzena od Ciebie czuję naprawdę bardzo duże wsparcie i tak jak każdy człowiek ma lepsze, gorsze dni, tak po prostu mam wrażenie, że jesteś takim lekiem na każdy dzień. Jak jest dobrze, to jest jeszcze lepiej, a jak jest trudno, to pomaga uśmiech. Serio. Nic tak nie cieszy, jak osoby, które działają i które gdzieś tam są obok. Trochę w klubie się zrobiła taka rodzina, ale to nie... Chcę, żeby to było też odebrane tak bardziej, że jest spoko i się tutaj mniej więcej lubimy, znamy, ale nie, że to jest jakaś grupa taka, wiecie, typu sekta czy coś, bo tak czasami też sobie ludzie żartują. Ja na to przymykam oko i wiecie, zwykle to jest pewnie tak, że żarciki, ale to jest tak trochę, że się też wspieramy, mobilizujemy i pomagamy sobie. I jeszcze odniosę się właśnie do tego, że można przyjść na jedną edycję i sobie nauczyć się i wyciągnąć to, co się chce i tyle. No ale jak ktoś ma ochotę tutaj sobie pobyć w kolejnych edycjach, czy kolejne warsztaty gdzieś tam brać udział w nich i w tych wszystkich wydarzeniach, no to po prostu właśnie mamy takie osóbki tutaj na niebiesko, które zostają i przedłużają. Mariola Ełka, też znana mi osóbka i przytulana przeze mnie. Czy coś piszecie? Ja nie widzę. Marzena, ja widzę, bo sekta. Ja widzę Twoje i kilka... Wydaje mi się, że jest taka pora, że po prostu osoby właśnie wracają z pracy, odbierają dzieci albo są na zakupach.
Ja nie jestem w stanie dzisiaj wieczorem zrobić przywitania, ponieważ my się widzimy w klubie też na tworzeniu dzisiaj. Tworzymy artżurnal z odzysku, z opakowania po kaszy będziemy dzisiaj tworzyć. Okładkę do artżurnala i stronki takie właśnie też z jednostronnych zadrukowanych stron i jakiś tam ścinek. Także dzisiaj mamy taki właśnie wieczorem live, a ja po prostu z tymi live'ami takimi innymi typu żurnal, wymianka masowa, przywitania gdzieś będę próbowała się wstrzelać w różnych porach dnia, dlatego ja wiem, że dzisiaj, teraz i na poprzednim live'ie nie było nas dużo, ale to wam mam nadzieję, że Facebook da znać, gdzieś tam wybije, że był live i że się widzieliśmy. Chyba, że ja nie widzę jakichś komentarzy, bo też tak może być. Czasami tak bywa, że ja części nie widzę, więc jak ktoś pisze, a ja tego nie przeczytałam, to ja jak skończę live'a, to ja wtedy wszystko przeczytam. Dobra, zobaczę, gdyby coś takiego było, bo czasami też już mi takie rzeczy Facebook robi. Dobra, wieszam, nie wieszam, kładę, Mariola. Stawiam, kładę, wieszam, odkładam na ławkę. Tak, zaraz żurnal wyciągnę i pokażę wam, oczywiście. Tak, widziałam Marzenko maila, widziałam. Spoko, live'ik zostaje, więc można... A, Mariola, dobra, leci. To są takie karteczki bez kleju i one czasami płatają figle. Żurnal. Tu mam z obecnej edycji, to jest połowa wpisów, czyli żurnal pomarańczowy. Akcja w ogóle cała wędrującego art żurnala ewoluowała, Boże, jakie trudne słowa. Ewoluowała i na początku pierwsza edycja zupełnie inaczej wyglądała. Gdzieś mam je tutaj. Przed chwilą miałam osobnego live'a właśnie. I w pierwszej edycji myślałam, że zamkniemy się wszyscy w jednym żurnalu, ale on się po prostu taki zrobił szeroki. Popękała tutaj nam okładka i w ogóle musiałam dołożyć drugi. To była trzecia edycja klubu, czyli pierwszy raz wędrujący żurnal poszedł. W czwartej edycji klubu poszedł drugi raz wędrujący żurnal. Miały być cieniutkie wpisy, no ale wiadomo, że ktoś tam chce sznureczek dodać, ktoś tam chce jakąś nalepkę, ktoś tam coś tam, no i dużo osób i znowu szeroko, znowu trzeba było zrobić kolejne. I potem już, nie pamiętam od której edycji, ale puszczam dwa żurnale. I jeden już właśnie do mnie wrócił, a jeden jeszcze, który miał problemy na granicy, jakieś, wiecie, bez paszportu pojechał za granicę i nie mógł wrócić z powrotem do Polski, a tak pół żartem, pół serio, bo przez chyba prawie miesiąc czekałyśmy, aż on wróci, bo był wysłany i nie było żadnego info o nim. Już trochę się bałam, że może się zgubi, ale wrócił i jeszcze tam kilka osób zahacza i wraca do mnie. Z tego zrobię jakoś niedługo wpis. Żurnal wygląda tak, że tutaj są... W środku robimy wpis i wysyłamy do kolejnej osoby. Ja zrobiłam pierwszy wpis i ATC, bo zawsze też, żeby ktoś, kto bierze udział w tej akcji, miał jakąś taką pamiąteczkę i namiastkę, fragment sztuki, którą się tu tworzy, no to spójne z wpisem powstaje ATC, więc ja zrobiłam wpis i załączyłam ATC. Kolejna osoba, która tworzyła swój wpis, to było dla niej to ATC i też zrobiła wpis i ATC, wysyła dalej do osoby. Kolejna osoba robi wpis i ATC i tak dalej. Więc ATC zostają dla uczestniczek akcji. Żurnal wraca do mnie, a jak się zestarzeje, to będzie w Muzeum Scrapbookingu, jeżeli takie powstanie. Chyba, że ja założę wcześniej. Albo jakąś fundację. Zobaczymy. A do tego czasu będzie w siedzibie Artemisii. Do wglądu. Ktoś ma ochotę, to trzeba do mnie napisać i się umówimy. Na kawę, chyba że będzie artemisyjne miejsce fizyczne w Toruniu, no to wtedy nie trzeba będzie się umawiać, bo ja tam będę, więc będzie można wbijać. Na pewno będę wam dawała znać. Żurnale chciałabym, żeby były w takiej tam szklanej, jak to się mówi, gablocie, że jak się wchodzi do Artemisji, to one są fizycznie, że można sobie je tam zobaczyć. Cześć, Asia. Asia, już jesteś tam. Pokażę zdjęcie tego, co będziecie robić wieczorem. Nie pokażę zdjęcia, bo będę robiła na świeżo, czyli z osobami na świeżo, w sensie ze ścinek też swoich. Zrobiłam listę materiałów, w sensie taki wstępny wpis tego, co będziemy robić. Przygotowałam układkę, to wam pokażę, bo tyle mogę. Gdzieś ona tu leży, zaraz wam dam. Okładkę od kaszy tylko sobie przycięłam. Chyba, że nie znajdę, bo przed chwilą robiłam przemeblowanie tutaj, żeby się zainstalować i nie pokażę. Zwykłe opakowanie po prostu od kaszy, tak jak kupujecie kaszę albo ryż, cztery saszetki są w środku, to takie opakowanie będziemy oklejać i montować w środku różne strony, też z odzysku, po to, żeby sobie zrobić coś takiego z tego, co się ma. W ogóle, jeżeli chodzi o art journal, mała dygresja, bo jak już tu jestem, ja uwielbiam w ogóle akcję art journalową. To wam pokażę różne opcje. Raz, dwa i jeszcze jeden gdzieś tu był mój. W ogóle mam jeszcze taki większy
który robiłam na warsztacie i w nim na początku też robiłam wpisy. O, tu jest okładka. Z tego będziemy robić dzisiaj wieczorem żurnal. A ja sobie zrobiłam sama też po prostu z jakiegoś, to jest birmata oklejona płótnem i tutaj jakieś sobie takie na zwykłym wiązaniu są wpisiki. Ten art żurnalik mini robiłam na Dzień Scrapbookingu i na fanpage'u Dzień Scrapbookingu, jest w filmach, jak sobie wejdziecie na Facebooku. Dzień Scrapbookingu, filmy i tam jest mój film właśnie stworzenia tego małego art żurnala. Oczywiście bez wpisu, bo wpisy sobie tam potem tworzyłam sama, kolejne wszystkie. To są takie mini, wiecie, żeby nie zajmowało dużo czasu, a żeby coś tam sobie przetestować albo zrobić. To jest karton, po prostu zwykły karton. Można oczywiście z birmaty, ale można też z jakiegoś kartonu i kartki są zwykłymi kartkami z kseru. Także wiecie, to nie tak, że trzeba mieć nie wiadomo co. A jak komuś się nie chce robić, bo też może być tak, że się nie chce robić, to się idzie do Actiona albo się dogaduje z kimś i się kupuje za 4 zł czy 5, taki o. Na kółku i tu też można sobie tworzyć jakieś wpisy i w tym aktualnie najczęściej tworzę, chociaż ten już chyba tak. Ten już wyrwałam resztę stron, bo on już też się robił grubiutki. Kurde, wszystko mi leci z rąk. Także art żurnale są bardzo różne, a dzisiaj będziemy sobie właśnie robić taki zecinek z resztek, żeby sobie wykorzystać trochę, może czegoś też się nauczyć, poćwiczyć. Czy już zostałam powieszona? Magda, tak, razem jesteście z Marzenką. Anna Ade, Madame Anna Ade będzie kolejną osobą. Witam Cię, Aniu, i bardzo się cieszę na kolejną edycję, naszą wspólną. I Patkę. Ania będzie razem z Patką. Obok Patki. Patrycja BP, chociaż Patrycja Bipi. Chyba wiecie, kto to jest Patrycja Bipi. Nie wiem, czy mogę tak oficjalnie, ale chyba mogę. Patka, nasza Patka, letteringuje. Będziecie obie. Bardzo się cieszę. W ogóle Patka jest naszym takim dobrym. W sensie wszyscy jesteśmy dobrymi duszkami, żeby teraz nie zabrzmiało, że ktoś nie jest, ale Patka zawsze jak zażartuje o Bobrze albo coś tam, to robi. Robi dzień. Dobrze. Witam Was i kładę tutaj koło Marioli Patka. I tu jeszcze jedna osoba się zmieści. Ewa P. Ewa P. też wydaje mi się, że muszę zobaczyć, jeżeli nie jesteś. Wydaje mi się, że Ewa też jest od początku. Patrz, muszę to jeszcze zobaczyć. Na pewno, obiecuję. To jest po prostu, bo ja zawsze sobie, jak jest dołączanie, to sobie myślę, kurczę, muszę dinozaury sobie zobaczyć. Zrobię lożę dinozaurów. I loża dinozaurów będzie osobno siedziała i będzie taką lożą, wiecie. Przy tym serduszku trochę pomajstruję. Ewa, powiem, że na pewno jest też bardzo długo. Sprawdzę. Wydaje mi się, że też z loży. Witam i cieszę się, Ewo, że będziesz. Natalia J. Ja mam w ogóle tam małą ściągę. Jakbym chciała zobaczyć, czy ktoś dołączał w poprzedniej edycji. Na pewno dołączała Patka. A z tych osób, które witałam, chyba... A, Patka właśnie. Patka i kolejna Edus, ale to za chwilę. Natalia chyba już z nami też wcześniej była. Natalia, witam. Bardzo się cieszę, że się widzimy znowu. I Edus. Edus Ży dołączyła w poprzedniej edycji, a teraz jest z już kolejnej. Edus i Natalia, witam Was serdecznie i będziecie razem. Będziecie sobie razem. Zlot dinozaurów w Dinolandzie zrobimy. Ja mam nadzieję, że w Artemisji. W Artemisiolandzie. W Scraplandzie. A jakby tak zrobić Scrapland, na przykład Artemisia Scrapland. Nie wiem, czy ja muszę mieć taki, z takim szyldem coś jeszcze. Scrapland? Pasuje Scrapland? Bo tak pod skraplanie się kojarzy chyba. Scrapland. Pomyślą. Dominika F. Dominika też jest z nami już, wiele edycji. Bardzo się cieszę. I Katarzyna B. Kasia. Kasia i Dominika, będziecie razem sobie siedzieć. Za co siedzicie? Zaraz zobaczymy. Zlot dinozaurów. Aha, to jest zlot. Musimy teraz pomyśleć, gdzie tą oślą zainstalować ławkę tylko jeszcze. Ale tu widzę, że Agnieszki jeszcze nie ma, także musimy poczekać trochę. Dobra, Dominika i Kasia. Ja mam nadzieję, że mniej więcej czujemy podobny vibe i żarty, bo ja lubię sobie tak żartować, ale nie chcę nikogo, wiecie, tam, żeby nikt nie był zły na mnie. Mam nadzieję, że nie jesteście. Skraperkoland. O! Scrapkoland. Mniej mokro. No. Scrapkoland, jak skrapki. No fajnie. Może by coś tak zrobić. Kurde, muszę się zorientować.
Może w Toruniu zrobimy jakieś tutaj landy. Dobra. Czy zostałam powieszona trochę twojej energii? Dobrze, słuchajcie dziewczyny, ja się chętnie podzielę energią. Ja ostatnio mam jej dużo, więc chętnie się dzielę. Jakby ktoś potrzebował, to trzeba do mnie ten albo napisać, albo coś tam i się zgadamy. Krystyna, słuchajcie, Krystyna. Bardzo, Krystyna, witam cię serdecznie, a Krystyna jest z wyjątkowego miasta. Nie powiem wam z jakiego, ale Krystyna jest z takiego miasta, w którym ja się urodziłam, więc to jest super miasto, miasteczko, mieścina mała. Takie, teraz to nie wiem w sumie, ale nie chcę też, żeby Krystyna była zła. To jest miasteczko, miasto. Wcale nie takie małe, ale też nie takie duże jak Toruń. Już tego szpitala nie ma, w którym się rodziłam, jakby co. Ale Krystyna. Także sentyment mam zawsze do Krysi. I moja ciocia ulubiona miała na imię Krysia, więc w ogóle. Krystyna i Elżbieta. Będziecie obie sobie razem współpracować i sobie będziecie razem siedzieć i działać. Magdalena, bierz ile chcesz. No, energią. A nie, poczekajcie, Krystyna będzie tu. Krystyna koło Dominiki, a Elżbieta w Nowej Ławeczce. Krystyna obok Dominiki, a Elżbieta w Nowej Ławeczce będzie. Dobra, zostały nam jeszcze 4 osoby. Anna P. Anna P. Wlatuje Anna P. na nasze serducho. I Dorota W. Słuchajcie, Ania P. i Dorota W. To są też dziewczyny, które działały już bardzo aktywnie w klubie. Dorota nawet była w TVN Style. W artykule, w reportażu o scrapbookingu, który był ostatnio. Widziałyście, widzieliście, kojarzycie, bo ja to, wiecie, jak była ta cała akcja, to ja to puściłam. No ale to się zapomina takie rzeczy, więc może powinnam odświeżyć. Ostatnio wrzuciłam na Insta taką przypominajkę z rolki, jak byliśmy w telewizji, ale może jeszcze raz coś. Także Dorota i Ania razem koło Elżbiety będziecie siedzieć. Ania i Dorota. I Katarzyna W. Uwielbiam twoje dopiski, Kasia, też. To znowu ty. Niektórzy piszą, mnie się nie pozbędziesz na przykład. Kasia, to znowu ja. Kasia będzie, jeszcze się zmieścisz, tak. Koło Dorotki będziesz w ławeczce i nasza dinozaurzyca Ania. Mam nadzieję, że to dinozaurka może będzie ładnie. Klaurka. Ania i Kasia. Ostatnie osoby, które na teraz mam, łączą się w serduszko. No i będziemy czekać na pierwszą osobę, która dołączy, słuchajcie, na różowo, żeby nam się tu trochę też zaróżowiło. Niebieski jest bardzo fajnym kolorem, ale też lubię różowy. Powiem wam, że to jest w ogóle tak jak w logo Artemisia. Nie wiem, czy kojarzycie, ale też jest większość niebieskiego i jest troszeczkę różowego, więc tak mam wrażenie, że te serca chyba tak podświadomie te kolorki dobierałam, bo zawsze jest tak, że przedłużę większość, a dołączę tak pomalutku, ostrożnie, mniej osób, które potem też często przedłużają i tak właśnie kolorystycznie pasuje. Kasia i Ania tutaj na serducho i co? I tyle. Cześć mężu. Też byś dołączył może. Chciałam powiedzieć, cześć jeszcze mężu, ale nie wiem. Też się w tym szpitalu urodziłam. O, widzisz. No to mamy kolejną wspólną rzecz. A, jeszcze jesteś. Ja tu chciałam sobie pożartować trochę, ale widzę, że nie mogę za dużo. Czy patrzysz, kiedy je skończę, żeby... Kiedy wyjdę z pracowni. No dobra, słuchajcie, ode mnie tyle. Jak będą pytania o klubie, to śmiało piszcie, czy tu, czy w relacji, czy na mailu. Mam kilka pytań i ja dzisiaj odpiszę na wszystkie maile, które dostałam w kwestii klubu, bo tam też mam różne rzeczy od was, więc przeczytałam wszystkie, no nie wszystkie jeszcze odpisałam, ale odpiszę. No i jestem na bieżąco do kontaktu, jak ktoś ma też jakieś propozycje. W ogóle osoby, które tutaj jesteście na serduszku, to dajcie mi znać, czy przyszedł do was mail taki po dołączeniu do 8 edycji. Powinien przyjść taki mail ogólny, automatycznie. I w tamtym mailu jest też link z taką króciutką ankietką, dosłownie. Ankieta to brzmi po prostu jak jakiś, nie wiadomo, jaki wielgaśny worek, a tam są dwa pytania. Z tego, co pamiętam, to jakie masz cele, co byś chciała w tej edycji tam porobić sobie i jakie masz życzenia, prośby i w ogóle co by było super, żeby wdrożyć. Więc byłoby super, gdyby coś tam przez was zostało napisane. Dobra, tak naprawdę jak czujecie. Bez względu na to, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe, czy to, wiecie, takie wasze pragnienia, wasze cele, wasze rzeczy, które, na których wam zależy. A ja będę brała to pod uwagę, prowadząc tą edycję, tak żeby to się, żeby jakoś, no, móc wspierać was w tym.
Bo ja zakładam, że chcecie przerabiać rzeczy, uczyć się klub, żebym was mobilizował i tak dalej, a może po prostu macie jakieś inne cele zupełnie, więc byłoby super, jakbyście dały znać. Wszystko pod kontrolą. Dobrze, to się bardzo cieszę. A jak tam kit, Damian? Jak już cię mam, to jak kit? Dziewczyny czekają na kit i może faceci jacyś też, ten sprzed roku jeszcze. Podobno jakieś zakupy były, ale nie wiem, bo ich nie widziałam teraz w Poznaniu. Jeszcze poczekam na mojego męża, co napisze. Niech to będzie oficjalny komunikat szanownego małżona w kwestii tajemniczego kitu, bo ja mam zrobić... Kiedyś dostałam przesyłeczkę, którą otworzyłam na żywo i robiłam z tego kartkę. I była też opcja taka, żeby właśnie mąż mi zmontował taki kit, o którym ja nie wiem i tam mogło być naprawdę crazy rzeczy. No i tak czekam. I nie tylko ja czekam. I mnie pytacie potem, a ja nie wiem, bo to trzeba pytać mojego męża. Edu, mail dotarł, super, to się cieszę. Dobrze, to klik w ankietkę, jak będzie chwilka. Chciałam powiedzieć, jak będzie dwójka, ale to są chyba już takie za grube żarty. Ja wiem, że mogę z wami pożartować. Dużo, ale nie wiem, czy aż takie żarty zniesiecie moje. Także na wszelki wypadek wycofuję. Byłby rodzynek. Dobra, no to kończę. Nie będę przedłużać. W ten czwartek nie ma zmagań. Zmagania będą w kolejny czwartek. W ten czwartek tworzymy w klubie layoutik o nas. Layout ja. A dzisiaj tworzymy właśnie ten art journal z kaszy. Zapakowanie po kaszy. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Lecę, miłego dziomka, jeszcze raz wam życzę i trzymajcie się, będzie kit, już 2 lata materiały zbieram, super, to mam nadzieję, że będą nieprzeterminowane chociaż. 2 kity z Krakowa i z Poznania. Robię screena, Damian, po prostu, żeby nie było, że nie wiesz, że 2 kity mają być, to proszę, wysyłam za chwileczkę. Dziękuję i co złego to nie ja, zapraszam do klubu, w kontakcie, buziolki.